husarze do pracy z połamanymi skrzydłami, które jak garb ogromny skrywają pod płaszczami. Te skrzydła połamane, deszczem, ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. Witamy wszystkich, witamy pracowników, prosimy ci, którzy już doszli, bardzo proszę, żeby ten plac tutaj się zapełnił. Tak jak ostatni raz i przedostatnie razy, w deszczu ostatni raz, tak żeby był pełny plac. Zapraszam tutaj wszystkich pracowników. Moi kochani, nie chciałabym rozpoczynać, dopóki tutaj nie będzie pełno. Otóż proszę sobie wyobrazić, że nasz pracodawca też tutaj nas obserwuje i chce wiedzieć, czy pracownicy Fiata rzeczywiście chcą podwyżki. A jak chcemy podwyżki, to wszyscy tutaj przychodzimy blisko do nas. Naprawdę, zapraszam tutaj jeszcze raz, otwieram nasz kolejny wiec. Drugi w tym roku, a który kolejny, to ogłosimy konkurs, czy ktoś wie, który wiec kolejny w ostatnich latach. Proszę bardzo, zapraszamy tu jeszcze bliżej, koledzy, po to autobusy nam się cofnęły, żebyście wszyscy tutaj przyszli, bo potem w telewizji mówią, że was 100 osób było, a ostatnio was było ponad 1000. Więc proszę ten plac tutaj, żeby się zapełnił. Witam wszystkich gości tutaj, witam oczywiście związki zawodowe, widzę dwa związki zawodowe, Sierpień 80 i Solidarność imienia księdza Popiełuszki. Także jest nas tutaj trzy reprezentacje. Witam serdecznie naszych kochanych gości, jak zwykle, ale po raz pierwszy, moi drodzy, nadeszła historyczna chwila. Nowo wybrany przewodniczący zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Dominik Kolosz, tutaj jest z nami, od niedawna nowy przewodniczący. Przypomnijmy, że żadna praca nie hańbi poza źle opłacaną. Tymczasem FAP, będącym najlepszym europejskim zakładem Fiata, płace są nie tylko najniższe, ale wielokrotnie niższe od obowiązujących w innych zakładach. Słowem, wymaga się od pracowników najwyższej jakości oraz wydajności, oferując w zamian najmniejsze zarobki. Tymczasem ratyfikowana przez Polskę i obowiązująca w naszym kraju Europejska Karta Społeczna uznaje prawo pracowników do wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwą płacę. Czy ten warunek spełnia około 1600 zł miesięcznie wypłaty? Zdecydowanie nie, a na takim wynagrodzeniu jest prawie 3000 pracowników. Dlatego na wiecu tutaj nie może nas zabraknąć nikogo. Tu walka toczy się o poszanowanie praw pracowniczych, nasze wypłaty oraz możliwość utrzymania naszych rodzin. Pamiętajcie, że stojąc z boku nie tylko popiera się dyrekcję, ale również pozwalasz podwyżki siebie i jednocześnie innych. W tej chwili jest sytuacja następująca, że pracodawca podtrzymał 150 zł średniej podwyżki od 1 marca i 60 zł premii produkcyjnej od 1 czerwca, która jest po prostu nie wiadomo do czego, ponieważ mamy 15% premii. Solidarność żąda 500 zł podwyżki. I moi drodzy, w tej chwili jesteśmy w sporze zbiorowym. Pracodawca utrudnia nam prowadzenie sporu. Nie udostępnił nam list referendalnych. Nie podpisał protokołu rozbieżności, który pozwala nam przejść do następnego etapu, jakim są mediacje i oczywiście przeprowadzenie ewentualnie strajku. Otóż dzisiaj też protestujemy przeciwko braku dialogu, przeciwko takiemu postępowaniu i traktowaniu pracowników. Solidarność to podobnie czuć myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu. A w ciemnym tunelu światło zagłośnie, nadzieja na to czekało tak wiele. Solidarność walczy o sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Witam Was wszystkich, moi drodzy, szczęść Boże. Jak powiedziała Wasza Przewodnicząca, to historyczny moment, ale moim obowiązkiem jako Przewodniczącego Zarządu Legionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności jest być wszędzie tam, gdzie są problemy ludzkie. Jak obserwuję sytuację w Waszym zakładzie, to zadaję sobie takie pytanie. Patrząc na to, że nie dalej jak tydzień temu w Isuzu związki zawodowe porozumiały się w kontekście podwyżek płac. Miesiąc temu porozumiano się w Volkswagenie. Jeszcze wcześniej porozumiano się w Oplu. Wszędzie tam te firmy i przedstawiciele zarządów dogadały się z reprezentacją związkową. A chcę podkreślić jedną rzecz. Fabryka Fiata, tak jak tutaj Wanda wspomniała, jest perełką polskiej i europejskiej motoryzacji. To skoro jest perełką, to czemu ta perełka ma nie wynagradzać w odpowiedni sposób pracowników, którzy się do tego przyczyniają? Jest rzeczą niezrozumiałą i niegodną, żeby w firmie, która wypracowuje bardzo potężne korzyści dla całego koncernu Fiata, ludzie pracowali za 1500-1600 zł. Nie może być tak, że pracujecie tylko na kapitał, a ten kapitał nie chce się z Wami podzielić w sposób ludzki, w sposób normalny. Chcę podkreślić jedną rzecz. Bardzo ważne jest to, żebyście byli w tej Waszej walce o godne wynagrodzenie razem. Żebyście nie dawali się podzielić. Bardzo ważne jest to, żebyście byli solidarni jako pracownicy, wzajemnie do siebie. I bardzo ważne jest też to, żebyście byli solidarni jako wszystkie organizacje związkowe działające tutaj w fabryce Fiat. Bo ja akurat znam wiele takich przykładów, gdzie ludzie są podzieleni na skutek braku wspólnych działań organizacji związkowych. I myślę, że tylko takie wspólne działanie może przede wszystkim zjednoczyć ludzi, może zjednoczyć Was, pracowników. Ja deklaruję Wam tutaj, że jeżeli jutrzejsze rozmowy nie przyniosą jakichkolwiek rezultatów, albo następne kolejne, to my, jako Zarząd Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, nie będziemy Wam tylko udzielać wsparcia w postaci bytności przewodniczącego Zarządu Regionu na Wiecu czy na Masówce. My udzielimy Wam wsparcia z innych branż, bo na tym polega solidarność. Jeżeli będzie trzeba, to przyjadą tutaj górnicy, hutnicy, służba zdrowia, nauczyciele i wszyscy inni, po to, żeby pracodawca widział, że owszem, wy kochacie firmę, ale firma też musi w odpowiedni sposób traktować pracowników. Przecież dla każdego z Was zrozumiałe jest to, co dzieje się w tej chwili w tym kraju. Ja mówiłem to na Wiecu 18 marca w Katowicach. Wy możecie zapytać się swoich żon, sami chodzicie do sklepów. Jeszcze miesiąc temu za 100 zł można było kupić nawet w tej słynnej Biedronce pełną siatkę zakupów. W tej chwili za te 100 zł kupicie połowę. A te skrzydła jak sztandary niepodległej starej wiary jeszcze mają wylot.